Przed nami bardzo, bardzo ważna kampania. Wiem, że wszyscy o tym bardzo dobrze wiecie. 15 października te wybory były ważne dla całej Polski, dla wszystkich Polaków, ale również dla samorządu, również dla samorządowców, mieszkańców naszych małych społeczności. Wiecie, co się działo przez ostatnie 8 lat: mniej pieniędzy na samorządy, mniej możliwości inwestowania, realizowania potrzeb mieszkańców. Ale to nie tylko to. To również szkodzenie w bardzo konkretnych sprawach. Ja bardzo dobrze pamiętam, jak 9-10 lat temu samorządowcy z okolic Warszawy, władze Warszawy, pracowaliśmy nad ustawą metropolitalną. Chodziło o to, żeby wspólny bilet obejmował wszystkich mieszkańców. 3-milionowej metropolii warszawskiej, żeby w najmniejszej gminie, w której ludzie dojeżdżają do szkoły, do pracy, w innych celach do Warszawy, żeby funkcjonowała sprawnie, punktualnie i z dużą częstotliwością komunikacja publiczna. Ta ustawa metropolitalna została uchwalona prawie 9 lat temu, w 2015 roku. Wiecie, co się stało po wyborach w 2016? Oni zmarnowali naszą pracę, uchylili tę ustawę i zabrali mieszkańcom Warszawy, okolic całej metropolii możliwość dojazdu do szkoły, do pracy lepiej zorganizowanego. Musimy to naprawić, dlatego bardzo ważna jest współpraca rządu, parlamentu, samorządu województwa, samorządu miejskiego i powiatowego. I samorządowcy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, naszych partnerów społecznych to gwarantują właśnie dobrą, Rzeczową współpracę dla rozwiązywania problemów mieszkańców. Wiem, że macie siłę, że macie doświadczenie, macie kompetencje i będziecie e, dobrze pracować dla, na rzecz pomyślności mieszkańców Waszych społeczności. Wszystkich zachęcam: poszukajcie na listach kandydatów Koalicji Obywatelskiej to sprawdzeni, doświadczeni, świetni samorządowcy i społecznicy. Wasz samorząd, Wasza miejscowość, powiat, region będzie lepiej zarządzany.